Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam w kolejnym, długo oczekiwanym odcinku z Rafta. Dzisiaj tematem głównym ogromna wyspa. Ej, halo. Nie zapomnij o łapce w górę, komentarzu i subskrybuj kanał w tym miejscu, by być na bieżąco. Możemy lecieć dalej. O, dziś się będzie działo, uwierzcie mi, ponieważ odkrywamy ogromną, gigantyczną wyspę, na której są inne zwierzęta. I to jak wiele tam rzeczy może być, to po prostu te rekiny wszystkie, które bąbelkały spod wody, tyle mi zdradziły i zaspoilerowały, że tak być nie może! Więc mnie nie spoilerujcie. Jak tylko zobaczyłem spoilery, powiedziałem, I'm out, thanks a lot for this, bye bye. I nie czytałem więcej komentarzy, więc zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Nie do końca wiem co, ale trochę wiem. Co nie zmienia faktu, że zobaczmy wszystko razem. Lecimy. A o tej łapce to pamiętasz? Zostawiłeś? Nie zalogowałeś się. Aha, to sorry. Zaloguj się już. Tak być nie może dłużej. Już. Lecimy. Jo, wyspany, mam nadzieję, że wy również, bo nastał nowy piękny dzień. Piękny dzień, bo odkryliśmy gigantyczną wyspę, na której już mogliśmy zauważyć różne istoty. Widzieliśmy jakąś dziką krowę, widzieliśmy na pewno. Widzieliśmy też jakiegoś ptoka. W końcu nie wiem, czy go widzieliśmy tak bardzo dobrze na filmie, ale po tym, jak zakończyłem odcinek i tutaj sumowałem, to widziałem doskonale, że tak, tam był ptok. Gdzieś tam był ptok. No ale już go nie widzę. No to jakieś śmieci dookoła. Tak czy siak, by tam pójść, musimy z pewnością zrobić tutaj dobre przygotowanie, bo bez tego ani rusz majster. Czy ty oszalałaś? Widzicie, Bozia cię nie kocha, bo co? Ale zesztywniała ta mewa? Ty, ale co jest? Ej, mewo, halo. Ej, zauważyłem, że jak zawsze bieram mewę, którą zabiłem, to mi tej strzały nie zwraca. A propos strzał, musimy mieć rzeczywiście dużo strzał. Piór mam dużo, więc o strzały się nie boję. Muszę jeszcze tylko mieć sztabkę metalu i jazda, bo bez tego się, no tak jak powiedziałem, nie uobejdzie. Trzy pakiety, raz, dwa, trzy. Strzał możemy mieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, a nie, już nie mam desek, ani pióra możemy mieć. A jestem ciekaw, chciałbym zobaczyć jak to jest, weźmy sobie cały pakiet desek, piór weźmy więcej i czy się 30 tylko mieści? Tak, tylko 30, potem już się, okej. No dobra, miałem nadzieję, że to się nie stworzy, ale no niech będzie 30 strzał, a resztę sobie schowamy klasycznie w różnościach, które wszystko przejmują. Mamy dwa świeże udka, niech one się szybciutko jeszcze zrobią. Przy okazji się może zrobić jakaś ryba, nie wiem, o, ona jest duża. Ej, halo, ej. O, jak fajnie. To mnie cieszy. Przyznać też muszę, że po ostatnim odcinku, zabijając rekina wielokrotnie, sprawdzałem tutaj te podłoże. No musiałem pozyskać więcej miedzi, więcej żelaza i wszystkich innych dupsów, między innymi odpadów, których pozyskałem dwa staki i troszeczkę tu, co mam przy sobie. Więc musiałem troszeczkę jeszcze poszperać i zostawić. I obiecuję, z ręką na serce obiecuję, że wyspy nie tykałem. Naprawdę, nie tknąłem wyspy ani malutkim paluszkiem, moja stopa nie postała na tej wyspie. Tylko pływałem wokoło, bo potrzebowałem rzeczywiście surowców. I to do tego się muszę przyznać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo no, nic złego nie zrobiłem. I nie chciałem sobie też zaspoilerować, więc tak powiedziałem. Nie zrobiłem tego sobie, nie zaspoilerowałem. Ja nie wiem, czy w końcu brać rekina, bo rekiny jeszcze możemy zrobić 4. Udka się już zrobiły. Rekiny chyba są lepszą opcją, ale sam już nie wiem. Weźmy sobie to i to, bo nie wiem jak długo tam będę. Jeszcze jedno. Mamy takie narzędzie jak łopata. Ja przydaję się do zdobywania ziemi. I nie wiem, czym jest zdobywanie ziemi. W sensie, czy dosłownie chodzi o to, żeby zdobyć ziemię dosłownie, którą potrzebuję między innymi w tym miejscu. Wydaje się brudna ziemia. No. Więc myślę, że moglibyśmy sobie też łopatę zrobić, bo bez łopaty w teren ani rusz, więc weźmy ją.
nie biorąc wiosła. Wiosło nam się, czy w ogóle to wiosło jest na wykończeniu, weź wywal to gówno. Zrobimy sobie potem nowe. A ja zawsze wyrzucam wszystko już poza stół, tamto potem wszystko znika po czasie. Rozpływa się w powietrzu. Jeden z rekinów poszeptał z pod wody, że powinienem wziąć wyrzutnię sieci. Wcześniej analizowaliśmy i do wyrzutni sieci aż idealnie się łączy kanister z siecią, używany z wyrzutnią śmieci. No, aż się prosi, ale nie mam wybuchowego proszku, więc nie wiem skąd to pozyskać jeszcze. Może z tej wyspy, tego naprawdę nie wiem. Zobaczymy jak nas tutaj fabuła poprowadzi i co nam powie ciekawego. Sam jestem ciekaw, ale tak jak powiedziałem, nie spoileruję sobie. Więc wydaje mi się, że skąd tą w końcu ten proszek wybuchowy pozyskamy. Proszek wybuchowy? Tak to się nazywało? Tak, wybuchowy proszek. No ale, no nie wiem, nie mam pojęcia tak całkiem serio dokładnie skąd, gdzie i jak, ale okej. Okay. Weźmy sobie full świeżej wody, narzędzia są naprawdę prepared, jest dobrze. Czekamy na te rekiny i lecimy w podróż. Czy powinienem wziąć coś jeszcze? No wydaje mi się, że nie, strzał mamy dużo, a jakby co nurkować możemy, mamy nowy sprzęt, bo też musiałem wymienić, gdy nurkowałem. Musimy sobie też w końcu zrobić młyn do farby, którego jeszcze nie zrobiliśmy, ale to jest takie przyszłościowe. Wezmę linę na wszelki wypadek, bo też nie stworzę z liść. Nie biorę. Siekiera by się przydała nowa, no bo jednak będziemy mogli tam pozyskać więcej nowych materiałów. Weźmy w takim razie siekierę taką świeżutką, bo coś czuję, że będę tam zbierał nasiona do naszych drzewek. Ponieważ zauważyłem, że jak koszę tutaj drzewa, to nie zawsze mi te nasiona tak fajnie wydropią i stosunek ilości nasion do tego, ile ich potrzebuję, cały czas maleje. Gdzieś tam statystycznie zauważyłem, bo już te drzewa ścinałem z 4-5 razy. Stąd mam też trochę drewna więcej, tutaj dwa staki, no tylko, bo tam tworzyłem jeszcze jakieś inne rzeczy. Więc finalnie no trzeba się skupić tutaj i nad tymi ziarenkami też poświęcić trochę czasu, czyli po prostu je pozbierać z wyspy. No i idziemy z takim setupem, mamy wszystko czego potrzebujemy, lećmy. Jaram się jak dzik, naprawdę. Ta wyspa jest wielka. To może być jeszcze, właśnie o tobie chciałem powiedzieć. A ty, kompletnie nie trafił. Aż dziwne. Aż dziwne, ej beczka. Beczkę zawsze warto wziąć. Albo i nie. Kamień nie potrzebujemy kompletnie, reszta spoko. Można to wziąć? Bambusy? Da się bambusy zbierać? Nie. Nie da się. Ej, ta wyspa, znaczy ta wyspa, to nasza tratwa fajnie wygląda. Naprawdę jestem z niej dumny. I to bardzo. Wyobrażam sobie, jak będzie wyglądała, gdy będzie miała 4 piętra. Bo to jest taki docelowy poziom chyba. Widziałem tam płetwę rekina. Oj, wyspa jakaś jeszcze jest. Nieważne, tamta wyspa jest nieistotna. Tu mamy wyspę i to jest gigantyczna wyspa. Kolejny znów z rekinów powiedział mi: Remku, jak będziesz szedł na tą wyspę, tą dużą, będziesz walczył ze zwierzętami, to przyprowadź je do brzegu. I nic więcej nie powiedział, nie mam żadnego pojęcia o co dokładnie chodzi. No ale pewnie się przekonamy. No piękna tekstura, piękna. Witamy Minecraft 5 lat temu. Czy te liście mogę pozyskać? Też nie. Już takie były chyba wcześniej. Póki co żadnych żyjątek nie widzę. Sam jestem ciekaw co nas tu jeszcze spotka ciekawego. Dobrze, że wziąłem nową siekierę, bo widzę, że już dosyć dużo ubyło po tych trzech drzewach. To jest straszne, że metalowa siekiera tak szybko się zużywa. To w realnym świecie by to nie miało w ogóle miejsca, ale jaki wielki baobab, patrz go. Do tego drzewa zaraz też podejdziemy. Chcę wszystko pozbierać. Jak mi się nie zmieści, będę się wracał. Mamy już, mamy naprawdę samowystarczalną wyspę. Właśnie a propos tego, też pytałem was, żebyście poszeptali spod wody. Do tej pory nie potrafię, no już nie da się szeptać spod wody, no tam pobąbelkowali. Spod wody, jak tą tratwę, która jest samowystarczalna, mogę nazwać? No i właśnie też napisał, że jest samowystarczalna. No dobrze, o to słowo chodzi. Nie dokładnie o to słowo mi chodziło, ale niech wam będzie. Ej, jakieś małe rybsko nowe widzę. Wychodzi czy nie? Co tam jest? A, zwykła ta. Co to jest za bydle? Halo? Wielkie łoczy mu to coś.
jakieś nowe zwierzę. Jezus, kurwa, to nie wchodzę. Potem się tym zajmie. Co tam jest? Od kiedy śmieci jakiś syf po sobie zostawiają? Tak było? Tak nie było. Może... No nie, nie było tak. Albo jakieś wodorosty, czy coś? Jakaś aktualizacja może była? Nie wiem. Idźmy dalej. Wyspa jest gigantyczna, jest co oglądać, jest co sprawdzać. Mamy też... o! Kwiateczek czerwony. Mamy też kokosy, które nam dają wodę i głód zaspokajają, więc spoko. No ale póki co cisza. Nic się ciekawego nie dzieje, poza rekinem, który pływa wokół naszej bazy, mnie zaczyna denerwować. Boję się, że mi tam coś pogryzie, jak mnie nie będzie. Będzie trzeba reagować jakby... O! Te kwiaty zbieram, ponieważ do tego potrzebne są... Znaczy, kwiaty się przydają do barwniku. I w momencie, kiedy zrobię sobie młynek do farby, czy jakoś tak to się nazywało, to będziemy w stanie sobie zrobić... będziemy w stanie sobie kolorować. Za pomocą pędz... No i co? Będzie agresywny. Te rogi mówią same za siebie. Jezus Maria. Jest agresywny? Tak, jest agresywny. Czy nie? Jezus! Jezus! Żeś się obsrał. Jaki on jest szybki. Oszalałeś? No on ma speedhaka jak byk. Co jest? No to są jakieś jaja chyba. No okej, już wiem o co chodziło z tym do wody. No szkurde. Ale jest szybki. Padł. Dawaj te strzały. Podnieś guziec. Skóra, głowa guźca. Mamy skórę. Będziemy... Czyli już to wszystko? Ale jest jeszcze w ogóle taka kwestia, że ponoć da się te zwierzęta złapać. Bo takie też szeptanko było. Już minął dzień, naprawdę pół wyspy zwiedziłem, nawet nie pół wyspy, ćwierć. A to spoko, będziemy mogli się zregenerować. Ale... Wygarbowana skóra zwierzęcia. Kiedy ja ją wygarbowałem? W dupie, nigdy nie wygarbowałem. Garbowanie skóry polega na czymś innym niż tylko zabicie zwierzęcia, ale okej. No niech będzie, troszeczkę ten proces pominęli. Bo garbowanie skóry wygląda w inny sposób niż zabicie zwierzęcia, tak powiedziałem. No ale niech będzie. Ej, naprawdę nie jest źle. Mamy... Ale ten guziec jest szybki w ogóle, to była masakra jakaś. Ta szarża tego guźca była przerąbana. Okej, jest ciemno, wracam się, bo ja nie wiem co mnie tam jeszcze czeka. A na pewno widzieliśmy jakieś duże zwierzę. Ja widziałem na pewno, nie wiem w końcu czy na odcinku to było widać, ale widziałem gigantyczne zwierzę w powietrzu. Nie była to normalna mewa, więc... Nie ma tak być w wodzie w momencie, kiedy jest ciemno i nic nie widzę. Ale git. Idziemy spać, zobaczymy co nas będzie czekało za chwileczkę, gdy znów wyjdziemy za dnia. Ojej, ja już mam pełny inwentory. A, czy ja mogę zrobić ten plecak? Nie, bo nie mam wełny. Ale zbadajmy skórę. Aha, jeszcze wełnę potrzebuję i resztę dupsów. Skąd pozyskać wełnę? Wygarbowana skóra zwierzęcia. Czy ja jestem w stanie tą no nie no, spalenie wygarbowanej skóry zwierzęcia w ogóle... Jak dla mnie jest... Tak myślałem. Tak myślałem. Nie mam innego pomysłu. Nie no, skóra skórą. No jest, spoko. Głowę sobie postawimy kiedy indziej. Nie ma czasu na to dzisiaj. Ani teraz. Nasiona, o, kwiatki, nasiona, które mam na górze, bo na górze tych nasion potrzebuję więcej ze względu na to, że tam te drzewa ścinam i tam potem muszę na nowo je sadzić. Drzewa ponowne, dwa staki, fajnie, niech się zbierają. W ogóle nie będę miał żadnego, to tam sobie pozyskamy na wyspie. No i skórę sobie pozostawię już. Gdzie ją dać w ogóle? Do zwierzęcych kwestii, w tym miejscu. Tak samo powinienem tam dać te domki dla ptaków. Siekierę sobie wezmę drugą, bo tam dużo cięcia jest na miejscu. No dobra, idziemy spać i jazda. Ale się jaram. Ja pierdzielę. A, jest taka ciemnia nastąpiła. Już się bałem, że coś zrobiłem, coś zepsułem, a to jest po prostu wschód słońca.
bez sensu jest to, że pomimo tego schodu słońca te pochodnie teraz światło nie dają. To jest głupie moim zdaniem, bo one dalej się palą i powinno tu być jasno, a przez to, że jest wschód słońca, to wszystkie gasną w taki dziwny sposób, nienaturalny, ale okej. Niech tak będzie. No dobrze, żeby nie tracić dnia, poza tym rekinem, którego jeszcze chcę tu upieprzyć trochę. I jeszcze dobić tutaj z dzidy. Już nie dałem rady drugi raz, ale okej. Musimy iść i sprawdzić co ja... Ej, w ogóle... Gdzie jest ta łopata? A, tam jest, dobra, sorry. Nie, nic się nie dzieje. A tutaj? No nie, no gówno, co jest? Przecież jestem na ziemi. A łopata nie działa. Wygląda w ogóle jakby to była łopata znaleziona pod wodą. No nie, no nie pozyskuję ziemi, a łopata mi się zużywa, tak? Czy nie? Czy to jest pełny pasek? Nie wiem. Gówno, nic. Dupa. Idziemy dalej. Czyli pewnie potrzebuję jakiś taki rzeczywiście ewidentny skrawek ziemi, by zobaczyć, by zdobyć trawę, tak, znaczy ziemię, tak mi się wydaje. Jeny, to wyglądało jak zwierzę. Korpus, głowa, noga, noga. Spójrzcie z daleka. Myślę, że jakiś wielki tygrys tam stoi. Jeny, już mam schizy, naprawdę. Ale się jaram, naprawdę. Jaram się jak byk. Mewa, dobra. Myślę, że jakieś inne ptaszysko. Inne ptaszysko to krążyło nad wyspą. Ewidentnie, duże, dziwne, karkołomne, jakieś takie, nie takie jak powinno być. Autentyk. O to, dupne drzewo. Coś słyszałem dziwnego. Pozyskajmy tylko jeszcze trochę mango i desek z tego mango. Ja pierdziu, jaram się. Jaskinia? Naprawdę? Jeny, boję się. Co jest? Tego się nie da zniszczyć? Ale głupie, że to drzewo jak drzewo. Żółty kwiat. Czemu się tych drzew nie da... A, bez sensu. No, zobaczmy co jest w jaskini. Aaa, no proszę bardzo. W ten sposób się pozyskuje ziemię, że muszę specjalny kopiec znaleźć? Trochę bez sensu moim zdaniem, ale niech będzie. Co się tu wszędzie dookoła nas jest ziemia, a muszę... Jezu, wystraszyłem się, że tu coś już stoi. Podnieś grzyb jaskiniowy. Ej, nice. Kolejne jakieś kopki. Cztery ziemie. No trochę bez sensu, no, że nie mogę sobie z dupy, to, znaczy z dupy sobie ziemi nie wykopię, ale skądkolwiek, dookoła nas jest ziemia, a muszę kopki znaleźć, takie jakby po kretowinie. Wiosło, coś tam, śruba, sztabka, już mam pełne inwentory. Jak teraz to zbiorę, to tylko stracę to, co będzie nie... No, zróbmy tak, wiosło jest proste do stworzenia. Żółte kwiaty też wyrzucę i zobaczmy, co tu będzie. Okej, okay. I co pozyskam? Okej, coś mi się nie mieści. Żółte nasiono i żółty kwiat. Mamy tutaj jedzonko. Możemy sobie wciąć troszeczkę. Jeden slot wolny. Co jeszcze możemy wyrzucić? Linę możemy wyrzucić. Pozyskamy z kwiatów, a czy z liści, będzie spoko. To jest w ogóle tratwa. Takie same, że tak powiem, konstrukcje były na wodzie, te tratwy, nie? I to wszystko? To wszystko tu w tym miejscu. Czyli taki cave'ik, no dobra. Pozyskaliśmy trochę ziemi. No nie chcę nic mówić, ja mam full inwentory, no. No to wiosło to ja wywalam, niepotrzebne. Kokosowy kurczak, nie było czegoś takiego, więc zostawię. W plastiku mamy od groma, żółte kwiaty mogę sobie darować. No, te kwiaty sobie darujmy. No, sztabki metalu sobie nie daruję, bo jednak to jest sztabka metalu, która jest ważna i warta dużo. Jedzenie mam jeszcze w brud, dwa sloty nam jedzenie zajmuje. Trochę za dużo, ale okej. Zobaczymy, co jeszcze pomieścimy. Może zanim te drzewa będę niszczył, to sprawdźmy w ogóle, co jest na górze, bo... To mnie najbardziej ciekawi. Żółte kwiaty, barwniki, jeszcze jest barwniki. No tych drzew nie da się niszczyć. No. A podkopać? No też nie. Trochę do dupy, ale niech będzie. Żółte kwiaty. No dobra, wezmę te żółte kwiaty, będę je zbierał. Bo jeśli będę potem musiał sobie miejsce zrobić w inwentarzu, to będę wyrzucał, no. A te wzięcie mnie nic nie kosztuje akurat. Drzew tutaj też nie pozyskam.
A żółtych jadłek to jest dużo. No, warto byłoby je do tratwy zwrócić. Dwa nasiona. Ewentualnie ze sztabki możemy zrobić śrubę. O, jedno miejsce więcej. No i idziemy dalej. Zobaczymy, co nas tu czeka. Ale jest wysoka ta wyspa. Tam coś się nie kryje. Ja zawsze lubię wszystko dokładnie sprawdzić. Tam znów taka plama. Przy śmieciach też akurat. Może coś, jakiś update był, że śmieci wytwarzają taki syf wokół siebie czy coś. Nie wiem. O tym ptaszysku mówiłem. To nie była mewa. To nie była mewa. Coś do zebrania było? Nie, wydawało mi się. A te guźce były przesrane. Ten guziec. A ogólnie mówiąc, guźce są przesrane. Bo ta szarża to jest masakra. Idziemy wyżej. Potem sobie dokładnie jeszcze wyspę zeksploruję. No ale jeszcze białe kwiaty jeszcze mi się tu jakieś dołożyły. Zbierajmy je, ale ostrożnie, bo te ptaszysko tu wędruje. Znaczy lata. Ja coś czuję, że mogę dostać w ciry. To jest jakiś gryf. Tam też kwiaty, jeszcze inne duperele. Wygląda jak gryf. Tam w ogóle też coś fajnego jest na dole, bo jakaś skałka. Idźmy szybko, bo ja nie wiem, co on mi tu zrobi, bo on tutaj trajektorię lotu ma. Ale nie widzi mnie póki co. Dobra, lecimy dalej. Kłoda. Straciłem ptaka z zasięgu wzroku. Jestem pewien, że będzie agresywny. Zaraz się prosi, bo taki gryfowaty jest. O, fuck. Fuck! Skały rzuca i to tak celnie dosyć. Szybko się regeneruj. Ale on to rzucił w ogóle obok mnie, a dostałem po pysku. No chyba nie. Co to miało być? Ale przesrane ptaszysko. Jeszcze tylko guźca brakuje. Nie wiem, idę już bardzo na wyczucie. Tu coś było. Fuck! Ej! Zaraz mnie zabije. Jezus Maria, jakaś dzika koza. Nie, spinkalam stąd. Ja to dupia. Ja to dupia. Życia nimom. No nie, no weź się, gryfie cholerny. O nie. Ja nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. On mnie naparza. Jak się mogę ukryć przed nim, bo mi się regeneruje życie tak... Dostał! No fuck, no nie trafił we mnie! Kuźwa mać. Szybko, 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 szybko. I to jest bez sensu. Dostał. Tylko rekina brakuje teraz. Tylko brakuje rekina. Co z tym gryfem cholernym? Życie mi się powoli regeneruje, ale nie za dobrze. On tu ma chyba tam legowisko. Albo i nie. Fuck. 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 Kuźwa mać, prawie dostałem z tego kamienia. Gdzie on jest? Ja pierdzielę. Już nic mi się nie mieści. Muszę iść w stronę swojej tratwy. Życie mi się trochę zregenerowało. A to nie jest proste. Trzeba go ostrzelać, bo inaczej... Okej, jak trafię w niego, to on tego kamienia nie trafia we mnie. Ale muszę mu zadać obrażenie, inaczej on ten kamień, nieważne jak zrzuci, to zrzuci na mnie. Bez sensu, ale okej. Powinno być coś takiego jak uniki. Dostał już wiele razy. A, i tutaj byliśmy po drugiej stronie. I jest ta dziwna ryba dalej.
wszystko chce mnie zabić. Gdzie ona jest? Nie, nie podchodzę, olewam to. Muszę się wyleczyć jeszcze trochę. Przy okazji wszystkie rzeczy zostawię na chacie. Jeny, a ciekawe co jest na górze, tak mnie to ciekawi, naprawdę. No a też tutaj nie ma żadnych, z prawej strony widać wyspę. Ale żadnych, śladów człowieka też tutaj nie ma, więc średniawka bym powiedział. W sensie, ta wyspa nas nie ratuje, ona nam może pomóc za pomocą tego asortymentu, który się na niej znajduje różnego rodzaju. Poza guźcem i skórą. Double shot był. I się nie wraca, dobra. Oh boy. Wyleczmy się, zostawmy tu wszystkie nasiona, które mamy. Kwiaty, zaraz ten rosół tam dam. Znaczy nie rosół, tylko zupę warzywną. No grzyby chyba też tutaj dam do tego, to się do tego zalicza bardziej. Chociaż nie, nasiona i kwiaty. Jeszcze białe te, dobra. Nie wiem, no damy tutaj te grzyby. Zupy były tu. Warzywna chyba jest nowinką. I kokosowy kurczak też jest nowinką. Z tego co po obrazkach widzę. Ziemi mamy. Ziemia ewidentnie idzie też. Znaczy wiem, że to kategorycznie, bo to są rzeczy ze zwierząt. Nie łączy mi się to. Rzeczy ze zwierząt to będzie też tu ziemia, ale to jest odpowiednie miejsce. Przynajmniej tak się to dobrze klei, że tak powiem w kupę. Zauważyłem też, gdy analizowałem ten workbench, że jest coś takiego jak lek. Lecznica maść. I ta lecznica maść naprawdę super sprawa, ale strzała, a potem ptak. Ale też potrzebny jest ten proszek wybuchowy. Ja naprawdę nie mam bladego. A nie, jajko. Ma wiele zastosowań w kuchni. Nie wiem skąd pozyskać jajko. Czy może mewy tu zostawiają w tych wszystkich tutaj swoich. No nie, nic. Ej, mewa. Lol. Też tylko pióra. Nie ma żadnych jaj. To jest właśnie ten problem, że jaj żadnych nie znajduję, tylko pióra po tych mewach. No więc skąd jajko? Nadal nie wiem, ale nie wiem, może na wyspie znajdziemy, może ten gryf te jajka składa, nie mam pojęcia. Ale no zasklepia, to nie po polsku trochę, zasklepia. Rany i uśmiesza ból, więc pomaga nam. Glina i jajko. Jajka nie mamy, glina. Najzwyklejsza glina, serio? Czy ja zbadałem glinę? Nie zbadałem gliny? Zbadaj. Bardzo dobra miska. Gliniana miska, przepraszam. To dzięki tej misce będę mógł sobie pewnie tamte potrawy z tego kociołka dawać. Bo kociołka jeszcze nie mamy. Wełny bardzo potrzebujemy, tego najbardziej potrzebujemy. Okej, troszeczkę się tu rozrestowałem i tak dalej. Prześpijmy się szybciutko. W ogóle rekin zjadł mi kilka poziomów tutaj mojej podstawy, ale już to wszystko ponaprawiałem. Korzystając jeszcze z okazji, że jest wschód słońca, pędzimy już tam dalej. A, strzały muszę wziąć, więcej strzał. Bo ten gryf cholerny mi tutaj za... No, przeszkadza mi bardzo. Jeden pakiet strzał wystarczy. Kropka metalu. No, te materiały idą jak porąbane. Nie za dobrze, nie za dobrze. Idziemy. Jeszcze szybka próba na wyspę. Rekin mnie już nie dogoni. Idziemy tam. Nie wiem co z tym gryfem mogę zrobić. No poza tym, że strzelam w niego z łuku, to nic innej opcji nie widzę. Kompletnie. A chcę się na górę dostać. Jeszcze jakaś koza dzika była po drodze. W ogóle, tak jak powiedziałem, wybuchowy proszek i wyrzutnia sieci. To jest coś na tapecie, co mamy w tym momencie, bo musimy też te zwierzęta hodować. Skoro jest tam możliwość tego, poza tym, że mi tam ktoś szeptał co nieco, to wydaje mi się, że hodowla zwierząt wchodzi w grę ze względu na tą sieć, która ma łapać chyba te zwierzęta. Domyślam się tylko. Tego nie widziałem i nie wiem. Ale jest też coś takiego jak skrawek ziemi, co mi się łączy w kupę, że dałoby się je przygarnąć. Nie wiem, kiedy tego gryfa zabije. On ten kamień znów bierze. No dostać powinien, no. Już idzie z kawałkiem kamienia. Dostał, dostał. No szkuźwa, dostał przecież. Fucking hell.
Go. Nie wiem, jak inaczej go mogę zabić, naprawdę, no nie mam bladego pojęcia. Tu była gdzieś ta koza, jeżeli tu nie widzę. A nie wiem, czy nie była wyżej. Z napiętym łukiem idę, no pierdziele. Fajnie, że wziąłem wodę, zajebiście. Naprawdę ustatkowałem się i to zajebiście. Jeszcze ten. Nie trafił, dobra, nie trafił. Okej, okay, da się robić uniki. Nie jest to łatwe, ale da się robić uniki. Gdzie jest ta koza? Koza poszła gdzieś w piździec. Jesteśmy na górze, czarne kwiaty jakieś. Co tu się znajduje? Ja to muszę wiedzieć. Czy tu może jakiś... No nie będzie człowieka, na pewno, no bo ten gryf go pewnie zabił. Co to jest? Czerwone porzeczki. Skrzynia. Z przepisami i innymi gównami, to już wszystko mieliśmy. Gdzie jest ten gryf? Leci, jest na dole. Nie wiem, czy mnie tu widzi, czy nie. A se drzewo zetnę. A czemu nie? Mnie tu przeszkadza, to sobie zetnę. Pieprzę już te kwiaty, pieprzę już... Nie, ananasy akurat są spoko. Czerwona porzeczka, zajebiście. Mamy zupę warzywną. Czarne kwiaty też spoko, ale... Nie wiem, czy nie wyrzucę. Już mnie nie widzi. Okej, jest nisko, poleciał w piździec. Czyli przeszliśmy go. Zregenerujemy się, będzie dobrze. Choć są wściekle czerwone, to nie są trujące. Okej. Pozyskaliśmy rudę metalu. Jedną. Zajmuje nam to miejsce znów. Zobaczmy, co dalej jeszcze mam. Liść palmowy, deska, mango. Nasiona mango chcę. Nasion nie pozyskaliśmy, mango se zjedzmy. O, zaś tam jakaś koza na dole siedzi. I w ogóle jest całe wejście do góry znów. No tu był człowiek w tym miejscu. Weźmy tą kozę, upieprzmy. Dostała. I poleciała. Ale śmiesznie dostała i śmiesznie poleciała. W sensie to było słodkie. Idziemy dalej. Chodź tu, kuzko. Gdyby kuzka nie skakała, to by nóżki nie złamała. I ona nie jest agresywna. Ej, słodziaku. Ej, słodziaku, chodź tu. Ej. No szkuźwa mać. Ej. Kozo. Dostała. No szkuźwa. Chodź tu. Chyba jedyne nieagresywne zwierzę na tej wyspie. Jezu, druga koza. To je może mogę łapać. A z nich będzie wełna, nie? Z nich? Jezus, ile ona ma życia. Noż chodź tu, ty mała gnido. Teraz mnie ten gryf zacznie atakować. Jest kwestia czasu. Noż ileż można, no? Da się ją zabić, może ona jest... Nie wiem, no... Ile metalowych strzał taka kuzka? Gryf, rzuca kamieniami. No zabita, nareszcie dawaj te wszystkie strzały, gnido mała. I co z nią mogę zrobić? Nic, gryf. Nic? Serio? No nie wierzę. A gryf? Gryf tam jest. No i co? Nic? Nic nie mogę? Naprawdę? No nie, nic. Spinkałem stąd, bo zaraz gryf przyleci. Na... Okej, okay, czyli mam potwierdzenie, że kozy są do łapania. Że muszę je złapać. A co? A! Już wiem, oświeciło mnie. Nożyce. Jest coś takiego jak nożyce i tam było, że do zbierania wełny, czy coś takiego? Doskonale obcinają wełnę. Czyli pewnie z tych kóz. Czyli to kozy muszę zgarnąć tą siecią. A skąd wybuchowy proszek mogę wziąć? Jezus Maria! Już to, że słyszał ten krzyk. Szybko weźmy tylko te wszystkie tu skarby, potem zbierajmy drzewa. I antena jest na... Aha! Tą antenę odbieraliśmy. Jest więcej niż jeden gryf, czy jest tylko jeden? Bo już nie wiem. Ten jest strasznie nisko, a nie wiem, czy to był ten, który mnie uderzył, bo nawet się nie spojrzałem, tylko od razu spinkalałem. Czyli to był ten nadajnik, ale to... To jest cały... To jest wszystko? Więcej śladów cholernego człowieka nie mamy w tym miejscu? Nie mamy.
Zajebiście. Szkło sobie mogę wypieprzyć. Bardziej mi są nasiona potrzebne. Mango mogę zjeść, więc wyrzucę na chwilę. Mango. Zjedzmy wszystkie trzy. Okej, gryf mnie już pozostawił. Nasiona, mango. Linę też wypieprzmy. Po co mi lina w tym miejscu? Czarny. No, potrzebuję też nasiona palmy. Są istotne ze względu na to, że cholerne drzewa, nie? Jeszcze arbuz. Tym bardziej dołożył, tym bardziej, no. Naprawdę. Nie wiem czy gdzieś mogę legowisko tego gnoja znaleźć, bo pytanie jest teraz takie, czy to jajo, które jest w tym składzie, to jest jajo po mewie, czy to jest jajo po tym gryfie? Bo to i to jest ptak, to i to składa jaja. Teraz nie wiem, co rzeczywiście z tych dwóch zwierząt da mi to jajo. No mewa jeszcze nie... plastik, spieprzę, mam dużo plastiku. Mewa jeszcze ani razu mi tam jaja nie złożyła. Może przez to, że tam chodziłem. Zresztą rekin mi w tym momencie wpieprza bazę, więc musimy się zaraz wracać. Liny nie potrzebuję. Szkła nie potrzebuję. Mango, a już pierwsze to mango. Jeszcze deski pozbieramy i nasiona palmy. I lecimy dalej, ale cholera, nie mam pojęcia, naprawdę. Co z tym gryfem zrobić? Czy ja jestem w stanie go w ogóle zabić? Jezusku Maryjko, widać całą wyspę, pięknie. Znaczy tratwę. O, tu kawałek zjadł. Tam też chyba nie. Tu kawałek zjadł, tu brakuje kawałka. Ty gnoju. Wybuchowy proszek, skąd to badziewie znaleźć? Ja w sensie nawet no, nie mam bladego pojęcia, no, tropu żadnego nie mam. Skąd wybuchowy proszek? Jesteśmy na tej wyspie dużej. Miałem nadzieję, że tu więcej odpowiedzi na pytania swoje pozyskam. I nic, pustka. Poza kozami, już na pewno wiem, że muszę je złapać po to, by zrobić z nimi porządek na chacie i pozyskiwać. A mogę tu to zawias i sztabka metalu. Nie mamy. A to nie możemy od tej wyspy się oddalić. Okej, kolejna koza to była, już się bałem. Nie ma tu nic innego, co by mnie jeszcze zainteresowało? Czego już nie mieszczę? Wszystkiego chyba. Jak się wydaje. Deska, wszystkiego już nie mieszczę. Tą rudę metalu jedną mogę sobie darować. A deski pozyskać. Dobra, liść palmowy. O nie, no liścia palmowego nie potrzebuję. Kokos bardziej potrzebuję. Ja sobie zjem, dobra. Czarny kwiat już mam, nie mieliśmy nasion. A nie wiem, czy tu jeszcze nie ma przypadkiem jakichś takich insajdów, gdzie coś mogę znaleźć. Kocham takie schodzenie z gór, to jest coś typu wiesiek i jazda na snowboardzie. Nevermind, moi drodzy, to wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę, bez której się nie obejdzie, by były kolejne odcinki. Ja tymczasem będę walczył z gryfem, a to już w kolejnym odcinku. Więc raz jeszcze, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Zabity! Idziemy to ciało sprawdzić. Trzymajcie się, to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Aha, rączka.